Bo wtedy, kiedy my w Strategy and Future zaczęliśmy mówić o tym, że gwarancje sojusznicze nie są wcale takie ironclad, jak to mówią Amerykanie, że gwarancje parasola nuklearnego, one są zróżnicowane, w gruncie rzeczy nie obejmują Polski, to nas traktowano jako idiotów. Dość optymistyczne szacunki mówią o tym, że na przykład Brytyjczycy są w stanie przyjść z odsieczą napadniętej Polsce, no ale dopiero gdzieś około pół roku po rozpoczęciu wojny, niestety. I po piąte, czy po czwarte, czy już nie wiem po które. Weszły fundusze amerykańskie, weszły fundusze izraelskie. A dlaczego nie mogły wejść polskie? Nasza polityka presji na Ukrainę musi być polityką ostrożną, nie dlatego, że Ukraina jest oczkiem w głowie całego wszechświata, tylko dlatego, że my jesteśmy nieprzygotowani. My jako Polska i państwa Europy Środkowej i my jako NATO nie jesteśmy przygotowani do odstraszania Rosji. To jest nasz główny problem dzisiaj. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kapitalna Fundacja z Zabrza. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kajak KFD, literki mają swoje znaczenie, drodzy Państwo. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. I teraz olbrzymi kciuk, a nawet dwa dla naszych patronów z Patronite i z YouTube'a. Dzięki waszemu wsparciu możemy rozwijać nasz kanał i bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za to wsparcie. Zachęcam wszystkich do wspierania historii realnej. Link macie teraz na ekranie. A moim i Państwa gościem jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, panie Marku. Witam, dzień dobry Państwu. Poniedziałek. Czy też nie lubi pan poniedziałków? Nie, ja nie mam takich uprzedzeń. Może dlatego, że ja pracuję, grzech się przyznać, ale cały tydzień. No niestety, też mam ten grzech na sumieniu. Panie Marku, czy śledzi pan, zanim przejdziemy do rozmowy o głównych tematach dnia, śledzi pan sagę Kadyrowa, który już go uśmiercili dwa razy, on się pojawił w filmie, nagrał jakiś filmik, samolot Kadyrowa zniknął z radarów, śledzi pan to? Coś się dzieje, ten filmik jeszcze o niczym nie musi świadczyć, bo on może być nienagrany dzisiaj, ale coś się dzieje. Trzeba pamiętać, to oczywiście się zmieniło jakiś czas temu, ale jeszcze na początku roku Kadyrow był takim głównym, może jednym z głównych przyjaciół Prigożyna, wzywających do większego wysiłku wojennego Rosji. On był utożsamiany z tą partią wojny, tak zwaną, tych, którzy chcieli, żeby Rosja bardziej agresywnie, im się wydaje, że jeszcze Rosja może bardziej agresywnie, uczestniczyła w tej wojnie. Rosyjskie komentarze, przynajmniej te, które czytałem, są takie, że to jest dalszy ciąg rozgrywek, które zostały zapoczątkowane zostały najpierw aresztowaniem Girkina Striełkowa, potem tą katastrofą lotniczą, w której zginęli Prigożyn i Utkin. No i teraz Kadyrow miałby być w świetle tej interpretacji kolejny, czyli Kreml pozbywa się konkurentów, nazwijmy to na prawej flance, w ramach tej partii tak zwanej wojny. Ale zobaczymy, no to trzeba poczekać na jakieś oficjalne informacje. Zobaczymy, no ale jeżeli rzeczywiście zostałby otruty lub spadł ze schodów, to byłoby nawet zabawne w tym sensie, że tragikomiczne by to było, no bo okazało się, że Putin rzeczywiście wycina tych wszystkich ludzi, natomiast ja mam tylko taką jedną wątpliwość, że kto tą Czeczenią będzie rządził, przynajmniej ten Kadyrow zapewnia Putinowi tam spokój i porządek, nie? No na tym zbudował swoją pozycję tak naprawdę. Myślę, że może się tam wiele zacząć dziać, no, na całym północnym Kaukazie.
Dobrze, drodzy Państwo, obserwujemy ten region bardzo ważny dla interesów Rosji i w ogóle światowej geopolityki. Już przechodzimy do głównego dania. Natomiast tylko jeszcze najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów, nawet dwa. Dziękuję, drodzy Państwo, że oglądacie nasze kolejne odcinki, że jesteście z nami. Walczymy o 600 tysięcy subskrypcji, także zachęcam do subskrybowania kanału na trzecie urodziny. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Red is Bet i książki. Panie Marku, myśmy się umówili na rozmowę o Ukrainie, stosunkach polsko-ukraińskich, zbożu i oczywiście o tym będziemy rozmawiali, ale nie mogę pana o to zapytać, bo widzowie też prosili. Wczoraj został w spocie wyborczym ministra Błaszczaka ujawniony dokument tajny, odtajniony, specjalnie jak rozumiem do tego spotu. Otóż to jest plan użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, warta 00101. Samodzielna operacja obronna. Proszę pana o krótki komentarz. Nie jest żadne zaskoczenie. To, że tak mamy się bronić na wschodniej flance NATO w przypadku rosyjskiej agresji, wydaje mi się, że wszyscy, którzy się choć trochę interesują sprawami strategicznymi i obronnymi, wiedzieli już wcześniej. Ja o tym osobiście pisałem, o ile dobrze pamiętam, w 2020 roku. To była część planów natowskich. Te plany przewidywały i zresztą taka była architektura sił zgromadzonych na wschodniej flance. Te siły, amerykańskie siły w ramach tak zwanej wysuniętej obecności, to były siły w amerykańskiej myśli strategicznej określane mianem Tripwire Forces. Jaki jest cel wysyłania tych sił? Bo nie wojskowe. Znaczy one były i nadal są zbyt słabe, żeby wpłynąć na rachunek sił, gdyby Rosjanie zdecydowali się na atak. No, w amerykańskiej myśli strategicznej istnieje kilka poziomów gwarancji zaangażowania się w wojnę w obronie sojuszników w ramach tak zwanego rozwiniętego odstraszania. I są oczywiście gwarancje traktatowe, które mamy w artykule 5, o którym tyle mówimy, ale Amerykanie uważają, że czymś więcej jest wysłanie nawet niewielkich swoich sił w rejon zagrożenia, bezpośrednio narażonych w związku z tym na to, że już pierwszego dnia znajdą się w wojnie. Najprawdopodobniej te siły zostaną rozbite z dużymi ofiarami. No i w związku z tym to jest gwarancja dla sojusznika zaatakowanego, w tym wypadku państw NATO, że wszystkie państwa NATO wejdą do wojny. Bo pamiętamy, jakie są zapisy artykułu 5. Tam nie ma automatyzmu, tam nie ma mowy o tym, że odpowiedzią na agresję musi być rozpoczęcie wojny. Tam jest tylko zapis, że atak na jedno z państw sojuszu będzie potraktowany jak atak na wszystkie państwa sojuszu i każde z państw Paktu Północnoatlantyckiego udzieli odpowiedzi adekwatnej do własnych możliwości i oceny sytuacji. Mówię oczywiście, że tak powiem, w pewnym skrócie, jaka jest istota tego zapisu. I w tym sensie nie ma gwarancji, że to będzie odpowiedź wojskowa, bo różne czynniki wchodzą w grę. W związku z tym dlatego wysyła się wojsko na wschodnią flankę, tak zwane Tripwire Forces, właśnie po to, żeby rosła pewność co do tego, że państwa NATO wejdą do wojny. Ta pewność musi rosnąć po stronie przeciwnika, czyli Federacji Rosyjskiej. Ale oczywiście też jest to pewien element uspokojenia państw sojuszniczych, uspokojenia albo częściowego uspokojenia, bo zwróćmy uwagę, że najdalej wysunięta placówka amerykańska jest w Orzyszu. Amerykanie nie wysłali swoich sił lądowych ani Marines do państw bałtyckich, co zdaniem niektórych analityków, bo na ten temat od lat trwa dyskusja, oznacza, że oni jakby faktycznie nieco różnicują te poziomy bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o różnicowaniu poziomów bezpieczeństwa, no to mamy tutaj przynajmniej jeszcze jeden poziom w całej Europie Środkowej, czyli tych państwach, które weszły
do NATO po 1997 roku, bo nadal obowiązuje akt stanowiący Rosja NATO, który mówi o tym, że w tych państwach, które po 1997 roku weszły do Paktu Północnoatlantyckiego, nie będą dyslokowane siły inne niż rotacyjne i nie będzie budowana znacząca infrastruktura wojskowa. Warto o tym pamiętać, bo ta umowa i też deklaracja ambasadorów NATO związane z tą umową mówią też, to jest tak zwana formuła trzy razy nie, mówią o tym, że państwa, które weszły do NATO po 1997 roku, nie będą objęte taką samą formułą bezpieczeństwa atomowego. To jest ważne, dlatego że na ten temat też trwa dyskusja i o tym też musimy rozmawiać. Czyli mieliśmy taką architekturę bezpieczeństwa, powiedziałbym w pewnym uproszczeniu oczywiście. No najsłabiej były chronione państwa bałtyckie, siły dyslokowane tam były relatywnie najmniejsze i nadal takie są. Zadaniem tych sił było, zdaniem jednych ekspertów, mężnie polec w boju, zdaniem innych ekspertów maksymalnie spowolnić marsz wojsk rosyjskich. Obecność amerykańska w Polsce sugeruje, że jakby nasze bezpieczeństwo w tej pewnej hierarchii jest już nieco wyżej planowane, ale skala tej obecności też mówi o tym, że to są nadal tripwire forces, to znaczy jeżeli Rosjanie zaatakowaliby, jeżeli by odstraszanie zawiodło, to zadaniem naszych sił byłoby maksymalne opóźnianie marszu wojsk rosyjskich, stąd ta granica rzeki Wisły i Wieprza jako taka rubież obronna. Proszę zwrócić uwagę, że większość, a właściwie wszystkie przed rokiem 2015 znaczące siły wojskowe znajdowały się na zachód od Wisły. To właśnie z tego powodu. Zachodnia część Polski daje nam głębię strategiczną. Więc rolą naszych sił zbrojnych w świetle tych planów było maksymalne opóźnianie marszu wojsk rosyjskich po to, że Zachód, NATO potrzebuje czasu różnie ocenianego, żeby zgromadzić odpowiednie siły i wysłać je na wschodnią flankę. Czyli mielibyśmy w gruncie rzeczy w świetle tych planów, ja też o tym pisałem, to żadne odkrycie, do czynienia z dwoma wojnami. Znaczy, po pierwsze wojną obronną, gdzie nasze siły i też część sił natowskich, bo nie bylibyśmy osamotnieni, ale mówimy o pewnej ilościowej relacji, nasze siły przyjęłyby uderzenie wojsk rosyjskich, podlegałyby w związku z tym znaczącym albo liczącyby się stratą. No, to są różne szacunki. Michael O'Hanlon, amerykański ekspert, w 2015 roku przeprowadził taki szacunek różnych scenariuszy i różnego poziomu strat po obu stronach, i po stronie rosyjskiej, i po stronie państw natowskich, gdyby Rosjanie uderzyli takimi siłami, jakie powinni zgromadzić, żeby w ogóle uderzenie miało sens. Z grubsza rzecz biorąc, to odpowiadało siłom, które oni użyli przeciwko Ukrainie. No tylko, że oczywiście Ukraina miała znacznie dłuższą granicę, w tym sensie te siły przeciw Ukrainie były zbyt małe. Ocenia się, że nawet może nawet trzykrotnie, to już chyba pewna przesada, ale przynajmniej dwukrotnie. Teraz to z grubsza biorąc 300 tysięcy żołnierzy użyte przeciwko państwom bałtyckim i Polsce, to był ten potencjał, który szacowano w NATO, że Rosjanie będą w stanie relatywnie szybko zgromadzić. Przeciwko Ukrainie zgromadzili relatywnie szybko i uderzyć. NATO nie odpowie tak szybko, bo nie ma takiej możliwości. Te siły, główne siły lądowe NATO, to są przede wszystkim jednostki amerykańskie. Europa jest w gruncie rzeczy rozbrojona i takie, bym powiedział, dość optymistyczne szacunki mówią o tym, że na przykład Brytyjczycy są w stanie przyjść z odsieczą napadniętej Polsce, no ale dopiero gdzieś około pół roku po rozpoczęciu wojny, niestety. Być może to nie jest pół roku, może to nie jest 180 dni, to pesymiści tak mówią. No może to jest 120 dni, no ale 3 miesiące wojny to też jest coś. I w tym sensie te plany przewidywały, że my będziemy ich opóźniać, ponosząc znaczące straty. Trzeba pamiętać, że
jeszcze w roku 2021 potencjał naszych sił lądowych w całości, wszystkich, ze sztabami, logistyką, zapleczem, pułkami inżynieryjnymi, artyleryjskimi i tak dalej, według ocen amerykańskich to było gdzieś około 68, no może 70 tysięcy ludzi. Czyli jeżeli O'Hanlon liczył, że te straty dzienne przy dobrym scenariuszu dla NATO wynosiłyby około 1250 osób zabitych i rannych, wyeliminowanych z walki, no to po 2 miesiącach takiego, bym powiedział, spowalniania marszu rosyjskiego, my zostalibyśmy bez sił zbrojnych, tak? No bo rezerwy nie mamy, w związku z tym kogo byśmy na to miejsce wsadzili? Nieprzeszkolonych rekrutów, tak? Tych, którzy by się zgłosili albo byliby wcieleni do wojska, tylko że pamiętajmy, że oni byliby nieprzeszkolonymi, więc w związku z tym, jeżeli mówimy, że Rosjanie wysyłają mięso armatnie na wojnę na Ukrainie, no to my też byśmy wysyłali mięso armatnie, a może nawet jeszcze gorzej wyposażone niż rosyjskie. I to było jakby, w świetle tych planów, to była pierwsza faza operacji, zakładająca, że uda się spowolnić ten marsz rosyjski i zatrzymać. Czyli wojna, powiedzmy, toczy się na wschodniej flance, na terenach wschodniej Polski, z tymi konsekwencjami zapewne, które obserwowaliśmy na Ukrainie. No i te plany ewentualnościowe NATO przewidywały, przynajmniej to, co wiadomo z różnych przecieków i raportów analitycznych, przecież ja nie mam wglądu w dokumenty zastrzeżone czy tajne, ale one przewidywały, że jak NATO się już zmobilizuje i te jednostki dotrą na wschodnią flankę, dlatego taki nacisk wojskowi kładli na kwestię mobilności wojskowej, no żeby to szybko postępowało, a nie długimi tygodniami, no to nastąpi kontruderzenie i w efekcie tego kontruderzenia Rosjanie zostaną wyparci z tych terenów. Czyli to też oczywiście powodowało po stronie zachodniej, amerykańskiej, dyskusję bardzo ożywione, również i w kongresie, też o tym wiele pisałem, czy Rosjanie będą działać w myśl zasady eskalacji celem deeskalacji, czyli czy w sytuacji, kiedy to kontruderzenie nastąpi na te ich umocnione linie, no bo oni będą mieli czas, żeby zbudować te umocnione linie, tak jak to zrobili na południu Ukrainy, to czy Rosjanie nie odwołają się do potencjału jądrowego, taktycznego, no właśnie po to, żeby przymusić w ten sposób Zachód do rozpoczęcia negocjacji. Głosy są podzielone. Ja nie ma pewności, bo Rosjanie celowo utrzymują pewną ambiwalencję strategiczną, więc nie ma pewności, że oni na pewno tak zrobią. No ale to, co jest jasne, no to to, że jeżeli dzisiaj obserwujemy kontruderzenie ukraińskie na rosyjskie umocnione linie na południu Ukrainy, z oczywistymi kłopotami, no bo tak to już wygląda, kontruderzenie trwa od maja, mamy połowę września, ono nie idzie bardzo szybko, nawet jeśli oceniamy, że idzie dobrze. Są też różne głosy na ten temat. No to w przypadku wojny na terenie Polski sytuacja byłaby w gruncie rzeczy dość podobna, to znaczy Rosjanie zajęliby teren, umocnili się i NATO by kontratakowało, ze wszystkimi tego konsekwencjami, to znaczy w gruncie rzeczy mielibyśmy dwie wojny na terenie Polski, wojnę obronną i wojnę wyzwoleńczą. Nawet tu jeszcze jest cała masa założeń o charakterze politycznym, to znaczy czy nasi sojusznicy nie doszliby do wniosku, że może nie warto wysyłać na śmierć swoich żołnierzy, no ale zakładam ten dobry scenariusz, że doszliby do wniosku, mieliby odpowiednie siły, wysłaliby. No to nie zmienia faktu, że dwie wojny toczą się na terenie Polski, pół Polski jest zrujnowane, a my właściwie nie mamy sił zbrojnych, bo te siły zbrojne byłyby w gruncie rzeczy wyeliminowane komponencie lądowym z walki w tej pierwszej fazie. Z Bałtami sytuacja bardzo podobna, tak? Znaczy, zakładało się, że Bałtowie wytrzymają, no, gry wojenne, które Rand przeprowadzał, no to mówiło o tym, że Bałtowie wytrzymają może 48 godzin, znaczy, że Rosjanie nie dojdą do Rygi czy do morza. No więc taki był generalnie scenariusz i
co można na ten temat powiedzieć? To jest kilka, bym powiedział, takich podstawowych rzeczy. Znaczy, po pierwsze, tu się niewiele zmieniło, no nie mam dobrej informacji. Znaczy, projekcja siły NATO na wschodniej flance jest większa niż tam powiedzmy w roku 2015, ale nie aż tak znacząco, żeby odwrócić relacje sił. Ukraina kupuje nam, mówiąc kolokwialnie, trochę czasu, bo wiąże znaczące siły rosyjskie. No ale hipotetycznie wyobraźmy sobie, że wojna kończy się jutro. Rząd Ukrainy rozczarowany tym, że pomoc Zachodu jest na tyle niewielka, iż mógłby on kontynuować wojnę, siada do stołu rokowań i robi jakieś tam koncesje terytorialne na rzecz Rosji oraz koncesje polityczne, bo jedno się łączy z drugim, to rozczarowanie Kijowa mogłoby, mówimy o pewnym teoretycznym modelu, no mogłoby przyjąć taką formułę, jak na przykład przyjął w Gruzji. Zwróćmy uwagę, że Gruzja jest państwem na poziomie społecznym wrogim Rosji. Nadal nie utrzymuje relacji dyplomatycznych. Ale jednocześnie po roku 2008, po tym tak zwanym planie Sarkoziego, który nigdy nie został wprowadzony w życie, nawet nie podjęto próby wprowadzenia w życie tego planu, bo tam jeden z punktów mówił o rozpoczęciu negocjacji w sprawie odzyskania przez Gruzję kontroli nad Abchazją i Osetią Południową. To w ogóle nie zostało rozpoczęte. Wydaje się, że to wywołało pewne, delikatnie mówiąc, rozgoryczenie społeczeństwa gruzińskiego. Ja nie twierdzę, że tak samo będzie na Ukrainie, ale trzeba to brać pod uwagę, że przegrana wojna przez Ukrainę może wywołać takie, kolokwialnie mówiąc, myślenie, czemu my mamy być tym państwem buforowym, ponosić olbrzymią ofiarę krwi, może lepiej ułożyć się z Rosjanami, niech się Zachód martwi sam za siebie. To nie jest scenariusz teoretyczny. Kijów może i sugerował, na przykład jesienią ubiegłego roku, może przyjąć taką opcję nieco większego wychylenia w stronę Chin na przykład, po to, żeby Chiny pomogły zakończyć tę wojnę, a to by oznaczało, i ja bym proponował na użytek nie tylko naszej debaty, ale też i na użytek debaty polskiej, brać pod uwagę taką ewentualność, że fakt, iż Ukraina wiąże znaczące siły rosyjskie, nie jest dany raz na zawsze. Znaczy, trwająca wojna oznacza, iż siły rosyjskie są zaangażowane na Ukrainie, ale zakończona wojna nie musi oznaczać, że te siły rosyjskie będą w takim samym kształcie, w takiej samej wielkości musiały być skierowane przeciwko Ukrainie, bo tam mogą mieć miejsce różne procesy, niekoniecznie korzystne dla nas. Mówię to dlatego, że w Polsce jest takie dziecinne, ja bym powiedział, przekonanie, iż my możemy, my i w ogóle cały Zachód, możemy nacisnąć na Ukrainę i powiedzieć, nie dostarczymy wam sprzętu, albo tego sprzętu będzie mniej, amunicji nie będziecie dostawać, siadajcie do stołu rokowań i musicie zawrzeć jakieś porozumienie, nawet jeśli oddacie część swojego terytorium. I w konsekwencji takiej oto polityki Zachodu, w tym i Polski, Ukraina będzie nadal antyrosyjska, nadal będzie chciała mieć wielką armię, żeby z tą Rosją walczyć i nadal będzie de facto broniła Zachodu. Tak może być, ale tak wcale być nie musi, to nie jest pewne. To oznacza, że nasza polityka musi być polityką dość ostrożną. Przechodzę płynnie do kwestii ukraińskiej. Nasza polityka presji na Ukrainę musi być polityką ostrożną, nie dlatego, że Ukraina jest oczkiem w głowie całego wszechświata, tylko dlatego, że my jesteśmy nieprzygotowani. My jako Polska, i państwa Europy Środkowej i my jako NATO nie jesteśmy przygotowani do odstraszania Rosji. To jest nasz główny problem dzisiaj. Te zmiany idą zbyt wolno, są zbyt anemiczne i blokowane nie tylko przez Niemców, którzy są takim czarnym charakterem w polskiej debacie publicznej, częściowo słusznie, ale przede wszystkim moim zdaniem przez Amerykanów. I to jest, bardzo poważny problem z punktu widzenia pewnego rachunku strategicznego Polski. I tylko ostatnie zdanie.
bo oczywiście ja rozumiem kontekst tych planów z roku tam 2014 czy 13, które zostały ujawnione. 11, tak. Ten kontekst jest inny, to wszystko wiadomo. To była też cała polityka zresztą poprzedniej koalicji w obszarze wojskowym była w gruncie rzeczy polityką polegającą na imitowaniu polityki niemieckiej, generalnie polityki europejskiej, tego odchudzania sił zbrojnych. Tak robili wszyscy. Mój główny zarzut jest taki, że ówczesna polska elita nie przeprowadziła naszego rachunku strategicznego. Znaczy, bo to, o czym ja mówię, to nie jest jakieś skyrocket science. To są w gruncie rzeczy dość banalne sprawy. I trzeba było przeprowadzić taki rachunek strategiczny i nie stawiać wszystko na jedną kartę pod tytułem sojusznicy nas obronią, bo to nie było wcale wówczas takie pewne. My w Strategy and Future o tym mówiliśmy bardzo wyraźnie w roku 2019, w roku 2020. Wtedy nas oskarżano o to, że podważamy spoistość NATO. Takie były dziecinne spojrzenie na tą sprawę. Wtedy trzeba było przeprowadzić nasz polski rachunek strategiczny przy otwartej kurtynie, bo społeczeństwo musi wiedzieć, z czym się to wiąże i trzeba było podjąć wówczas pewne decyzje. Jeśli by społeczeństwo zdecydowało, że mimo tego chce się rozbroić, bo stawia na dobre relacje z Rosją i uważa, że w gruncie rzeczy Rosja nie jest w dłuższej perspektywie zagrożeniem, no to pewnie ta droga byłaby drogą, którą byśmy wybrali, no ale tak się nie robi w demokracjach, że przyjmuje się pewne plany, one są tajne, nikt nic nie wie, znaczy specjaliści wiedzą, tylko społeczeństwo żyje w takim złudnym poczuciu, że jest bezpieczne i ma gwarancję bezpieczeństwa, a tak w istocie nie było, bo byliśmy wystawieni na pierwszy strzał i to my mieliśmy być państwem buforowym, czyli to, co dzisiaj obserwujemy na Ukrainie, to miało być losem Polski, tak to wyglądało i na to się godziła polska elita. Ja się z tym nie zgadzam i dlatego mówię o tym głośno. No tak, ja muszę powiedzieć, że spodobało mi się to, co pan powiedział, że to nic nowego i ja mam takie poczucie jakiegoś po prostu naprawdę już głębokiego absurdu tego wszystkiego, co się stało. To znaczy w historii realnej widzowie, którzy dzisiaj oglądają ten odcinek, są żywymi świadkami tego. Nie wiem, 1000 razy żeśmy chyba mówili o tym, że koncepcja obrony była taka polska, że opóźniamy atak rosyjski i opieramy się na rubieży Wisły, a potem na to będzie to odbijało. To po prostu oczywista oczywistość. Wynikało to po pierwsze właśnie z natowskich planów, po drugie, o czym jeszcze pan nie powiedział, ze szczupłości sił i środków polskich. No nie mieliśmy wtedy wówczas HIMARS-ów i tego całego sprzętu, który teraz rząd zamawia, ale uwaga, no nie od 15 roku, tylko przed chwilą dosłownie, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, bo się wszyscy przestraszyli. Natomiast jest nie panie do końca Marku... tak jest, jeśli mogę. Znaczy, to, że zamawia, bo się przestraszyli, to jest jasne, ale to, że wcześniej zostały, tak powiem, zbudowane podstawy przez odpowiednią politykę budżetową, zdolności do zakupu tego rodzaju wyposażenia. Osobną kwestią jest, czy kupujemy prawidłowo, to na razie o tym w ogóle nie mówię, no, ale trzeba mieć pieniądze i trzeba mieć zdolności zaciągnięcia długu. Ja tylko przypominam, że budżet Rzeczpospolitej urósł przez ostatnie lata w sposób znaczący, a relacja długu publicznego do PKB zmniejszyła się, a nie zwiększyła, mimo że opozycja uważała, że nastąpi załamanie budżetu. Ja doskonale pamiętam te deklaracje. Środków na wypłatę wówczas 500 plus miało starczyć na pół roku, a potem miał nastąpić krach i tak dalej. Nic na szczęście takiego nie nastąpiło. Ta sytuacja budżetowa jest znacznie lepsza niż nie tylko czarne prognozy z roku 2015, ale też myślę, że lepsza niż wielu zwolenników tej władzy przypuszczało. I to jest podstawa, dlaczego w ogóle można uruchomić plan zakupów i modernizacji sił zbrojnych. I to nas odsyła do tych planów, które zostały ujawnione. To znaczy, one miały taki kształt,
Z wielu powodów. Taka była ocena sytuacji strategicznej, zagrożenia ze strony Rosji, zagrożenia tego, iż polityka odstraszania Rosji okaże się nieskuteczną, ale też i takie były możliwości budżetowe, dlatego że tak to państwo funkcjonowało. I to nas odsyła do jeszcze jednej kwestii, a mianowicie nie ma nowoczesnych sił zbrojnych, ani dużych sił zbrojnych w państwie, które jest nienowoczesny i nie posiada odpowiednich zasobów. No to jest dość banalna prawda. Wszyscy żołnierze, z którymi ja miałem sposobność rozmawiać, o tym mówią. Siły zbrojne nie będą enklawą nowoczesności w ogólnie byle jakim państwie. No, i to nas trochę też odsyła do kwestii obecnej polityki wojskowej. No, jeżeli sam wzrost wydatków ma nam zagwarantować to, że będziemy bezpieczni, to ja muszę ten optymizm rozwiać. Tak nie będzie. Nie będziemy bezpieczniejsi. Pieniądze nie czynią tutaj różnicy. Olbrzymie ilości sprzętu nie wygrywają wojny. Gdyby tak było, to Rosja by już wojnę dawno wygrała z Ukrainą, bo sprzętu miała znacznie więcej. W związku z tym to jest bardziej złożone zagadnienie. To jest w gruncie rzeczy zagadnienie modernizacji państwa polskiego. Panie Marku, mam dwa pytania jeszcze do tego. Pierwsze, wie pan, nie wiem jak to ująć, bo kanał Historia Realna jest absolutnie apolityczny, nie mieszamy się w codzienną módzkę. No powiem tak, jest też jeszcze oprócz samego kontekstu planów obronnych, które się zmieniły Polski przez ostatnie parę lat, no jest też kwestia tego, że w ogóle ten plan został ujawniony na potrzeby spotu wyborczego, przynajmniej znaczy no jego tytułowa karta i kilka fragmentów ze środka. Przejrzałem trochę opinii eksperckich, no ludzie są po prostu zdruzgotani tym, to znaczy przeważa wśród ekspertów takie przekonanie, że to po prostu jest horrendum totalne, że na potrzeby walki wyborczej i tego, żeby to tu dużo mówić, utrzymać się przy władzy, tego typu delikatne dokumenty, czy też ich fragment został opublikowany. No nie będę ukrywał, że przekonują mnie te argumenty i myślę, że źle się stało, że zostało to w taki, a nie inny sposób ujawnione. Jak pan myśli? Ja odwrócę tą kwestię. Znaczy, kilka minut temu zgodziliśmy się, że wszystko, że to nie jest w ogóle żadna rewelacja, że ci, którzy się interesują sprawami bezpieczeństwa, doskonale zdawali sobie sprawę, jaki system obrony na wschodniej flance i w Polsce jest zaplanowany. No bo tak w istocie było. To nie trzeba było mieć dostępu do dokumentów tajnych. Ja o tym pisałem na podstawie analiz gier wojennych, wypowiedzi różnych. To gdzie byli ci wszyscy eksperci, którzy dzisiaj tak o tym mówią? To oni o tym nie wiedzieli czy nie mówili? Bo ja mam takie wrażenie, że część polskiego establishmentu wojskowego doskonale sobie zdawała sprawę, może nawet cały, zdawała sobie sprawę z realnej sytuacji, tylko nie mówiła o tym, bo wychodziła z założenia, że lepiej społeczeństwa nie straszyć. Tylko że tego rodzaju postawa jest w gruncie rzeczy postawą polityczną. Dlatego że wiedza, którą wojskowi dzisiaj głośno mówiący na ten temat posiadali wówczas, jest dozowana społeczeństwu i społeczeństwo jest utrzymywane w pewnej nieświadomości. To jest mechanizm sensu stricto polityczny. No i w związku z tym ja bym zadał inne pytanie. Czy nasze dowództwo wojskowe, ówczesne i obecne, jest intelektualnym partnerem dla polityków? Bo może jest tak, ja tego nie wiem, ale może, że politycy podejmują jakieś decyzje, kierując się motywacją finansową, oceną sytuacji politycznej, relacji międzynarodowych, a niezależnie od tego, jakie te decyzje mają wpływ na kształt obronności, to dowództwo sił zbrojnych mówi: hura, cudowne, pan minister podejmuje decyzję. Czy tak jest? Bo jeżeli tak jest, to do kogo mamy pretensje? Do cywilnego kierownictwa MON-u, które siłą rzeczy oczekuje merytorycznego wkładu od dowództwa sił zbrojnych? Czy może raczej do tych dowódców, którzy wiedzą, jakie są realia współczesnego teatru działań wojennych, bo uczą się,
na ten temat, jaka jest relacja sił, jakie ćwiczą systemy, jaki ćwiczą sposób obronny i z czym to się wiąże. No ja bym oczekiwał, również w demokratycznym systemie i w sytuacji, kiedy wojsko jest apolityczne, jednak, że ta merytoryczna dyskusja ma miejsce. I jestem zdziwiony tym, że ci eksperci często w mundurach dzisiaj twierdzą, iż złem jest ujawnienie tego rodzaju faktu, a co dobrem było trzymanie w tajemnicy, iż w gruncie rzeczy wojna będzie się toczyła dwa razy na terenie Polski i Polska wyjdzie zniszczona z tej wojny, łącznie z naszą stolicą, nawet nie zakładając uderzeń jądrowych i bez sił zbrojnych, to wtedy było dobre, bo ja nie przypominam sobie tych głosów utytułowanych dzisiaj występujących oficerów. I to jest w gruncie rzeczy pytanie o kształt naszej debaty o sprawie bezpieczeństwa. Bo wtedy, kiedy my w Strategy and Future zaczęliśmy mówić o tym, że gwarancje sojusznicze nie są wcale takie ironclad, jak to mówią Amerykanie, że gwarancje parasola nuklearnego, one są zróżnicowane i w gruncie rzeczy nie obejmują Polski, to nas traktowano jako idiotów, jako ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówią, jako tych, którzy może są w ogóle prowadzeni, takie też były głosy, przez jakieś służby obcych państw, po to tylko, żeby osłabiać jedność sojuszniczą. A może było tak, że funkcjonowaliśmy w pewnym micie bezpieczeństwa. I ja bym miał pretensje do tych, którzy, bo ja z obywatelskiego poczucia obowiązku uważam, że powinniśmy uczciwie i poważnie rozmawiać o naszym bezpieczeństwie, bo to są też nasze decyzje co do naszych podatków, co do naszych dróg życiowych, też i decyzje dotyczące moich dzieci, pańskich dzieci, wszystkich, tego młodego pokolenia. Dzisiaj robi się kwestię z tego, że ujawniono częściowo jakiś dokument, już nieobowiązujący, a nie robi się kwestii z tego, dlaczego rozbrojono polskie siły zbrojne. Dlaczego zniszczono polski sektor przemysłowy produkujący na rzecz armii? Kto to zrobił? Bo może o to by warto było zapytać, jakie były motywy tych polityków czy osób podejmujących decyzje? No oczywiście, ja się zgadzam z tym, że zniszczenie polskiego przemysłu wojskowego to skandal. Natomiast chyba w tej fali oburzenia, która się wczoraj przetoczyła przez media, i nawet widziałem, że przychylnych komentatorów obecnej władzy też wielu było tym zszokowanych. To jest po pierwsze odtajnienie tego dokumentu w gorączce wyborczej, to raz. No a po drugie wciągnięcie w ogóle tak poważnej sprawy, jak jest obronność Polski, do takiej nawalanki codziennej politycznej, czyli trochę tak jak z tego filmu Ryś. Tamci źli, oni chcieli oddać pół Polski. My, partia najlepsza Polska, my będziemy bronić całej Polski. No po prostu, panie Marku, no takich numerów się nie robi chyba w poważnym kraju, niech oni tam sobie rozmawiają 500+, 800+, innych transferach socjalnych, ale nie wiem, no nie czuje pan, że to jest po prostu jakaś groteska. Generalnie zarówno ja, jak i też inni koledzy ze Strategy and Future mówimy już od dawna, że pewne obszary powinny być wyłączone z debaty publicznej, a tym bardziej wyborczej. To dotyczy również kwestii bezpieczeństwa. To dotyczy też kwestii polityki zagranicznej, pewnej strategii państwowej na poziomie tym, co Amerykanie określają mianem wielkiej strategii. No i okazuje się, że wszystkie te obszary i polityki zagranicznej, i polityki migracyjnej, i kwestii wojskowych, i polityki modernizacji sprzętowej, odbudowy armii, etc., etc., znalazły się w centrum kampanii wyborczej. Czyli ruch jest zupełnie drugą stronę, niżli w moim odczuciu powinien być. I tu pełna zgoda. Tutaj nie ma sporu między nami. Tylko że to nie jest tak, iż mamy tutaj jakieś strony winne i jakieś strony niewinne. Rosjanie mówią biali i puszyści, no więc tych białych i puszystych to my tu nie mamy. To cała nasza klasa polityczna według mojej oceny jest negatywnie zaangażowana w to, że obszary, które powinny być obszarami zgody,
stają się obszarami zaostrzonej rywalizacji wyborczej. Dokładnie. I to jest pewien oczywiście problem. Już abstrahuję od faktu tego zadziwiającego jakiejś tej kultury tajności, gdzie u nas wszystkie rzeczy są tajne, nawet wielkość kadrowa sił zbrojnych jest rzeczą tajną. Ci, którzy się tym interesują, muszą szukać w różnych źródłach, porównywać, bo się najczęściej dane nieporównywalne publikuje, zmanipulowane. To jest jakieś chore. Komórka amerykańskich sił zbrojnych odpowiadająca za rekrutację co roku publikuje raport i doskonale wiadomo, i to są wiarygodne dane, doskonale wiadomo, jak to wygląda. Podobna jest sytuacja w Niemczech. Tam co rok do Bundestagu trafia raport i są podane odpowiednie dane i wszyscy dyskutują na poziomie, powiedziałbym, takim menedżerskim, co zrobić, żeby poprawić sytuację, jeśli się zgodzimy, że trzeba tę sytuację poprawić. A u nas my nawet nie możemy dyskutować, co zrobić, żeby poprawić sytuację, bo nie mamy obrazu rzeczywistości. Jedni mówią, że jest super, a inni mówią, że jest fatalnie. A opinia publiczna w związku z tym nie może sobie wyrobić poglądu, bo ci, którzy mogliby jej pomóc, w tym na przykład eksperci albo dziennikarze, którzy się tą tematyką zajmują, no też mają problem z dostępem do informacji. No to najpierw należałoby odtajnić całą masę informacji. Nie mam na myśli planów operacyjnych czy ewentualnościowych, bo nie chciałbym być tak zrozumiany. Mam tylko na myśli to, że panuje w Polsce w kwestii bezpieczeństwa też i polityki zagranicznej jakiś zadziwiający kult tajności. Wszystko jest tajne, tak jak my byśmy byli tutaj, powiedziałbym, 25 razy lepsi niżli nasi sąsiedzi, którzy nie utajniają aż tak wszystkiego. No w związku z tym ja tego po prostu nie rozumiem. Ja uważam, że to jest w sposób świadomy działanie klasy politycznej na rzecz ograniczenia debaty publicznej. Dlatego, że gdyby taka debata publiczna miała miejsce, gdyby ona była merytoryczna, a nie emocjonalna, bo to, co obserwujemy w czasie kampanii, no to jest tylko zarządzanie emocjami, tu żadnej merytoryki nie ma, to gdyby ta debata publiczna miała charakter merytoryczny, to swoboda manewru klasy politycznej, niezależnie od opcji, byłaby mniejszą swobodą i oni by musieli podjąć pewne bolesne decyzje. No, to, o czym na przykład ja mówię już od, nie wiem, chyba z rok, że nie zbudujemy armii 250-tysięcznej bez systemu powszechnej obrony ojczyzny, no nie można by było zbywać tej sprawy milczeniem, twierdząc, że jest super i jesteśmy na dobrej drodze, bo by twarde dane pokazywały, że to jest po prostu nierealne. Wtedy politycy musieliby się skonfrontować z rzeczywistością i musieliby zacząć rozwiązywać realne problemy w tych domenach, za które odpowiadają. Dzisiaj oni zarządzają emocjami. To jest znacznie prostsze, łatwiejsze się komunikaty medialne, czy tam przekazy dnia buduje, to dotyczy zarówno rządzących, jak i opozycji. I tyle. My jako Strategy and Future, wie pan, wiosną tego roku zrobiliśmy spotkanie z politykami również opozycji, też obozu rządzącego i tam przedstawiliśmy pewne nasze oceny sytuacji co do ofensywy ukraińskiej, że to będzie długa ofensywa i niekoniecznie zakończy się przełomem, co do polityki nuclear sharing i w ogóle bezpieczeństwa jądrowego, co do polityki budowy armii z tą tezą, że bez systemu obrony powszechnej się armii o takiej wielkości nie uda zbudować, a to oznacza, że nasz system odstraszania Rosji będzie systemem wadliwym. No i co? No i z partii rządzącej nikt nie przyszedł. Z formacji Trzecia Droga nikt nie przyszedł. Przyszli pojedynczy posłowie, za co im dziękuję, z Lewicy, z Platformy Obywatelskiej, z Konfederacji. No tak wygląda zainteresowanie naszej klasy politycznej. Trzeba o tym mówić szczerze. Część zresztą tych dyskutantów, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, może się mylę,
prezentowało taki pogląd, iż w gruncie rzeczy nic się nie da zrobić. Po co się wysilać? Po co Polacy mają naprężać się, męczyć, podejmować wysiłki, jak to i tak zdecydują inni? I teraz jest pytanie, kto? Część naszej klasy politycznej myśli, że będzie decydował Waszyngton, część naszej klasy politycznej myśli, że będzie decydował Berlin albo Bruksela. No ja bym jednak chciał, żebyśmy to my Polacy decydowali najpierw, a potem szukali sojuszników. To dobrze, dobrze powiedziane, panie Marku. Ja już chcę już zamknąć ten temat, bo jeszcze to zboże nad nami wisi. Nawet ja mogę, słucham pana, powiem panu, jaki jest mój idealny świat. Ale zboże się bardzo dobrze wpisuje, wie pan, w to, o czym mówimy. To prawda, dlatego, to prawda. Że to jest, ten kryzys zbożowy jest pochodną kryzysu polegającym na tym, że nie ma strategii państwowej. Nie wyprzedza się pewnych widocznych i wyraźnych sytuacji, które nastąpią. Ja o tym, że będziemy mieli problem z ukraińskim zbożem i w ogóle tak zwanymi commodities, pisałem w raporcie dla Warsaw Enterprise Institute jesienią 2021 roku, jeszcze przed wojną. Żadne odkrycie. Panie Marku, zaraz się rolnictwem zajmuje, wie o tym. Zaraz zapytam o zboże, ale jeszcze chcę zamknąć tę sprawę. Ja tylko krótko chcę powiedzieć, jak jest mój idealny świat i zaraz internauci powiedzą, że jestem kompletnym naiwniakiem. Otóż taki, że są dwie partie, pięć partii, ale wszyscy doskonale wiedzą, że są patriotami, tylko jedni są lewicowi, drudzy prawicowi, trzeci centrowi, liberałowie, socjaliści, ale i się spierają w tych sprawach światopoglądowych, gospodarczych, ale w sprawach wojska, w sprawach strategii obrony jest absolutny konsensus i długofalowa, kilkudziesięcioletnia strategia. Spotykają się w zamkniętych gabinetach i mówią sobie, słuchajcie, zmieniła się sytuacja przez ostatnie lata, trzeba nasze plany zmienić, ale wciąganie tego typu historii, jak ten plan i to wszystkiego do codziennej rąbanki, nawalanki po prostu jakiejś dzikiej nienawiści plemiennej, politycznej, moim zdaniem to jest oznaka jakiejś dzikości naszej sceny politycznej, a nie takiego, powiedziałbym, do czego bym dążył, cywilizacyjnego zbliżenia z Zachodem. To tylko tyle, ale chciałbym na koniec coś pozytywnego, panie Marku. Znaczy, proszę powiedzieć, bo ten plan obrony rubieży na linii Wisły wydaje się, że już jest odłożony do lamusa. Tylko jest jeden, moim zdaniem, nieporozumienie. To znaczy, my kupujemy ten sprzęt cały, między innymi HIMARSy, żeby już nie musieć wpuszczać Rosjan do siebie i ich opóźniać na naszym terytorium, ale kiedy my będziemy mieli realne zdolności, żeby to zrobić? Bo przecież gdyby wojna wybuchła jutro, to chyba obowiązuje cały czas ten plan obrony na linii Wisły, znaczy cofania się do rubieży na Wiśle, prawda? To dopiero my w przyszłości, jak będziemy mieli cały ten sprzęt z Ameryki i z Korei, będziemy mogli nie wpuścić przeciwnika na nasz teren. Jak to jest? Ja mam takie wrażenie, że w Polsce dużo się mówi o planach, a mało się mówi o realiach. No realia są dzisiaj takie, że niezależnie od tego, jakie mamy plany, no możemy sobie zaplanować, co chcemy, papier jest bardzo cierpliwy, to nasze zdolności, ale również zdolności naszych sojuszników, w tym sojusznika amerykańskiego, chcę to bardzo mocno podkreślić, nie pozwalają na realizację tak zwanej strategii deterrence by denial. Ona polega na tym, co Biden mówił wielokrotnie, czyli nie oddamy cala kwadratowego natowskiego terytorium. No żeby tak powiedzieć, to trzeba i żeby to było wiarygodne, bo dzisiaj te gwarancje amerykańskie mają problem taki, że one są niewiarygodne. To trzeba mieć odpowiednie siły i trzeba mieć zdolność do projekcji tych sił na dalekim dystansie, jakim jest wschodnia flanka NATO, która notabene, o czym też warto pamiętać, nawet nie biorąc pod uwagę granicy z Białorusią, no ale jednak należałoby zakładać, że tam Rosjanie na Białorusi robią z wojskowego punktu widzenia, z grubsza rzecz biorąc, co chcą, ale nawet tego nie biorąc pod uwagę, to ta granica NATO-Rosja uległa rozbudowie ponad dwukrotnej wraz z wejściem Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj nie mamy sił, ani my, ani nasi sojusznicy, ani Amerykanie, ażeby mówić o takim modelu obrony. Być może te siły będziemy mieli. Dlatego tak ważną kwestią są dwie ważne kwestie w tej sprawie. Znaczy, po pierwsze, czy my zbudujemy armię 250-tysięczną? Moja teza jest następująca.
bez systemu obrony powszechnej nie zbudujemy armii 250-tysięcznej, niezależnie od tego, jak różni sztukmistrze od statystyki będą się starali pokazać to, że zbudujemy. Bo my na przykład uznajemy za przeszkolonego żołnierza tego rekruta, który złoży po 28 dniach przysięgę wojskową, to w naszej statystyce na użytek oczywiście polityczno-wyborczy już jest jeden dodatkowy żołnierz, który świadczy o tym, że my rozbudowujemy swoje siły. Tylko że takiego żołnierza w świetle zachodniego systemu oceny dopiero po 7 do 9 miesięcy szkolenia uznaje się za pełnowartościowego żołnierza. W związku z tym to, że my sobie kogoś uznamy po 28 dniach, to jeszcze w ogóle niczym nie świadczy. Takiego wojska to ja bym proponował nie budować, bo to tylko nas utwierdzi w przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni, a tych zdolności po prostu nie będzie. W związku z tym to bym nawet zostawił trochę z boku. Straciłem wątek. Ja podpowiem, panie Marku, że jest coś takiego jak cywilny pracownik wojska, prawda? I słyszałem, że w ostatnich miesiącach ci cywilni pracownicy wojska dostają propozycję przejść na etaty w wojsku, czyli to jest takie trochę przelewanie z tej samej wody. To są właśnie te sztuczki statystyczne. Na przykład ale wie pan, nawet gdyby brać za dobrą monetę te dane, które są dostępne, bo mamy raporty NIK-u, mamy dane Głównego Urzędu Statystycznego, to między rokiem 2015 a rokiem 2022, stan na 31 grudnia, liczebność naszych sił zbrojnych w komponencie zawodowym przyrosła o 23%. Mamy dzisiaj w świetle danych GUS-u 118 tysięcy żołnierzy zawodowych we wszystkich formacjach. Mamy bardzo dobrych żołnierzy, ja nie twierdzę, że mamy złych, tylko mamy ich małą liczbę. No, nasze wojska cyber zostały uznane, to panu generałowi Molendzie trzeba złożyć gratulacje, zostały uznane jako piąte pod względem jakości wojska na świecie. Tak jest. Francuzi mają gigantyczny budżet, bodajże 2 czy 3 miliardy dolarów na swoje wojska cyber, a są słabsi od nas. Takie są przynajmniej oceny Massachusetts Institute of Technology. Dość renomowane, jakby nie było placówki naukowej. W związku z tym my możemy pewne rzeczy zrobić. To nie jest, że nie możemy, no tylko musimy uczciwie do pewnej sprawy podejść. Jeżeli chodzi o rozbudowę sił zbrojnych, 23% przyrost od roku 2015, dużo czy mało? Dużo. Natomiast tempo tego przyrostu jest niezadowalające, bo dzisiaj mamy 118 tysięcy żołnierzy zawodowych. Brakuje nam według różnych ocen, żeby ukompletować te dywizje, które zostały nowe utworzone i te stare, tak, bo mamy dzisiaj do czynienia z procesem odwrotnym, tak. Przed wojną stopień naszego ukompletowania w tych starych dywizjach stacjonujących na zachodzie było, Szwedzi szacowali na około 75%. To jest w ogóle urągające wszystkiemu, że ekspert wojskowy, który się tym interesuje, tak jak ja, musi szukać tego rodzaju danych w szwedzkich instytucjach badawczych, a nie może się tego dowiedzieć w polskim MON-ie. To jest skandal, ja uważam. Tylko że teraz mamy sytuację taką, że są powoływane, tworzone nowe związki taktyczne i kadra z tych istniejących przesuwana jest do tych nowych, czyli stopień ukompletowania nam jeszcze spada. To jest jakiś dramat. Istniejące związki taktyczne, gdyby zostały ukompletowane w 100%, to żeby zostały ukompletowane w 100%, to musimy mieć z grubsza rzecz biorąc 100 tysięcy więcej żołnierzy niż mamy obecnie. Mamy 118 tysięcy. Jeżeli będziemy w takim tempie to rozbudowywać, to tak z grubsza licząc gdzieś w latach 40., a moim zdaniem w ogóle, bo demografia nam na to nie pozwoli, uzyskamy taki potencjał. To jest realny problem. To ja muszę powiedzieć, gdyby jutro wybuchła wojna, to gdzie będziemy? To jest która koncepcja? Będziemy się cofać chyba na to Wisłę i tak, prawda? No bo nie mamy jeszcze tego sprzętu, który może pozwolić na realizację tej nowej strategii, czyli nie wpuszczamy wroga nawet na centymetr na nasze terytorium. No powiedzieć łatwo, ale nie mamy do tego, jak rozumiem, środków. To będzie coś, co... Nie mamy sił, nasi sojusznicy nie mają sił. Deklaracje, które były składane w tym obszarze, na przykład na szczycie NATO w Madrycie, już wiadomo, że są, ich realizacja jest opóźniona i to znacząco. W Niemczech na przykład.
To nie jest żadna tajemnica, niemiecka prasa o tym pisze otwarcie, są też i raporty na ten temat publikowane i tak dalej. Z Niemcami, proszę Panie Marku, to jest gruby skandal, bo oni obiecali, że dadzą 100 miliardów dodatkowego funduszu na Bundeswehr, podwyższą środki, ale też pod wpływem strachu, bo nie wiadomo było, gdzie ta Rosja się zatrzyma, prawda? Mówili to w lutym, w marcu 2022. Poczuli się teraz trochę pewniej i się wycofują rakiem z tych wszystkich zobowiązań. No. To jest chore. No to musielibyśmy nieco więcej uwagi poświęcić polityce niemieckiej, bo to nie jest tylko kwestia tego Zeitenwende. To prawda. Panie Marku, ja proponuję zrobić osobny odcinek o Niemcach. Co pan na to? Proszę bardzo. Natomiast dzisiaj realia są takie, że Francuzi znacząco zwiększyli i zapowiedzieli skokowy wzrost wydatków na bezpieczeństwo. Tam rzeczywiście te budżety wojskowe rosną, tylko że oni nie rozbudowują sił lądowych. Nie mają zamiaru, Brytyjczycy wręcz zmniejszają swoje siły lądowe, za co zresztą krytykowani są również przez Amerykanów. Niemcy deklarują rozbudowę swoich sił lądowych, ale tu musimy mieć świadomość, o czym mówimy. Niemcy mówią o tym, że w roku 2022, może 32, może 33 będą mieli 3 dywizje zdolne do działania. 3 dywizje. A Polska ma mieć 6, tak? No to jest pytanie, jakie siły będą w stanie będą w stanie rzucić przeciwko NATO Rosjanie. Rzucić to nie znaczy od razu przekroczyć granicę. Musimy mieć świadomość, na czym polega polityka odstraszania. No ona polega na odpowiedniej architekturze sił po to, żeby nie być podatnym na presję wywieraną przez państwo nam wrogie, które pokazuje swoje zdolności wojskowe. Jeżeli my tych sił nie mamy, no to nie możemy machać szabelką, musimy korygować naszą politykę i wtedy na przykład sprzedajemy Rosjanom fabrykę azotową w Puławach, czy na przykład, nie wiem, Lotos, gdyby on był niezależny. A jak mamy siłę, no to wtedy możemy być bardziej niepodatni na tego rodzaju presję. Dzisiaj nie mamy tej siły. Z tych 300-tysięcznego korpusu natowskiego, który ma być zbudowany i ma być gotowy do wejścia w ciągu 30 dni do walki, 100 tysięcy w ciągu 7 dni i kolejne 200 tysięcy w ciągu kolejnych tam 21 dni, no to powiedziałbym tak, dowództwo natowskie jest w stanie doliczyć się z grubsza tych z pierwszych 100 tysięcy. I to są głównie siły państw Europy Środkowej, no bo tu realne są procesy polegające na dążeniu do rozbudowy. Wszyscy się zbroją. Szwedzi podnoszą swoje wydatki, Finowie, Rumuni kupują czołgi. Rumuni postanowili kupić 300, tam chyba 80 czołgów, gdzieś około 50 Abramsów, a pozostałe koreańskie K2. No gdzie ci eksperci nasi, którzy mówili, że to absurdalna decyzja, kiedy my to kupowaliśmy? No to okazuje się, że nie tylko my, że tacy sami kretyni są w Rumunii, tak? Notabene Finowie też mają K2. Mówię o tym z ironią, dlatego że część tych naszych eksperckich tak zwanych dyskusji, one w ogóle nie mają nic wspólnego z żadną ekspertyzą. To są jakieś gierki polityczno-bieżące, tak bym na to patrzył. I cały Wschód się rozbudowuje swój potencjał, spiesząc się, dlatego że różne są oceny. Najwięksi pesymiści mówią, że za 2 lata Rosjanie już będą w stanie zagrozić Europie Wschodniej. Ustępujący szef wywiadu Estonii, dzisiaj czytałem wywiad w Insiderze, mówi o tym, że 4 lata to jego zdaniem jest ten czas. No najwięksi optymiści mówią, że to będzie rok 30, może rok 32. Trochę to oczywiście zależy od przebiegu jeszcze wojny na Ukrainie, jak długo ona potrwa. Kiryło Budanow mówi o tym, że jego zdaniem rosyjskie zapasy w tych magazynach, mówię o sprzęcie, bo on nie ma wątpliwości, że Rosjanie mają wystarczająco dużo ludzi, żeby co rusz po 200-300 tysięcy dosypywać
do wojny. No to Budanow mówi, że te zapasy sprzętu rosyjskiego realnie zaczną się wyczerpywać w roku 26. No to to oznacza, że jak wojna się skończy wcześniej, to Rosjanie te siły, które dzisiaj mają oraz te zdolności jeszcze z czasów ZSRR będą starali się przeznaczyć na odbudowę szybką swojego potencjału. No ale ten czas jest czasem ograniczonym. A dzisiaj mamy sytuację taką, że nasz rejon Europy podejmuje działania. Możemy dyskutować, czy one będą skuteczne, czy nie, a Zachód w ogóle nie podejmuje działań. I jeśli się w związku z tym okaże, że nasze działania są nieskuteczne, to rzeczywiście będziemy w takiej sytuacji, o której pan powiedział. Tylko będzie jeszcze gorzej, ja uważam. I tu bym chciał przestrzec i naszych rządzących, i naszą opinię publiczną. Dlatego, że tak jak ja odczytuję amerykańskie oceny, tam też są różne poglądy na temat Polski. Niedawno mieliśmy do czynienia z takim listem Lutwaka, który był bardzo krytyczny na ten temat, ale tam uważają tak, że państwo poważne, jeżeli deklaruje, że zbuduje siły zbrojne liczące 250 tysięcy żołnierzy w komponencie zawodowym i 50 tysięcy w WOT-cie, czyli łącznie 300 tysięcy, to zrobi w tym czasie, który zapowiedziało. Zrobi w sposób realny, nie sztuczkami statystycznymi i nie mówieniem, że rekrut po 28 dniach już jest pełnowartościowym żołnierzem. I amerykańscy oficerowie, ja tego byłem wiele razy świadkiem, to są fachowcy wysokiej klasy. Oni doskonale wiedzą, jeśli się nie oszuka. I to będzie sytuacja kryzysowa dla reputacji państwa polskiego. Dzisiaj my jesteśmy na fali, bo wszyscy pozytywnie oceniają nasze deklaracje, ale jak nie zrobimy tego, co deklarujemy, to nasze bezpieczeństwo pogorszy się nawet wobec stanu dzisiejszego, czy nawet wobec stanu tych planów ewentualnościowych, od których zaczęliśmy. Dlaczego się pogorszy? Dlatego, że nasi sojusznicy uznają, iż nie jesteśmy wiarygodnym partnerem. A jeżeli jeszcze temu towarzyszyć będzie zmniejszenie się potencjału ukraińskiego w związku z jego tak zwanym ścieraniem się w czasie wojny, to będziemy w bardzo trudnej sytuacji, bo będziemy mieli razem działające dwa negatywne czynniki. To z tego powodu my w Strategy and Future tak intensywnie czy silnie mówimy o tym, że, no, że tu nie można uprawiać propagandy ani takiego pudrowania rzeczywistości. Tu są potrzebne realne działania, bo tego czasu nie ma dużo. 3-4 lata to nie jest dużo czasu, jeśli chodzi o zdolności sił zbrojnych. No, na Zachodzie uważa się, że dowódcę plutonu wyszkoli się po 12-14 miesiącach szkolenia. No to proszę to policzyć. A trzeba jeszcze bazę szkoleniową zbudować. Trzeba mieć trzeba mieć rezerwę wyszkoloną. Obywatele muszą wiedzieć, jak się zachować. Gdzie są schrony, gdzie są strzelnice, gdzie są przeszkolenia, gdzie są służby medyczne odpowiednio przeszkolone i tak dalej, i tak dalej. No tych obszarów można by było dziesiątki czy setki wskazać. Panie Mark, muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę podłamany po naszej rozmowie, bo to jest tak wielkie zadanie przed Polską, jak jest, wszyscy wiemy. Na koniec chciałbym panu zadać pytanie, na które się umówiliśmy, więc, ale że będziemy rozmawiać, miałoby być główne danie dzisiejszej rozmowy, no ale wyszło tak jak zawsze w naszych rozmowach, że coś się dzieje i komentujemy na gorąco. A chciałbym pana poprosić o komentarz do kryzysu bez wątpienia w relacjach ukraińsko-polskich. Prezydent Zełenski podziękował w swoim wystąpieniu sojusznikom, drodzy państwo, Niemcom, Stanom Zjednoczonym, Belgii, Danii, Norwegii, Korei Południowej. O Polsce ani słowa. Oczywiście jest to związane z kryzysem związanym ze zbożem. Komisja Europejska zdjęła zakaz importu ukraińskiego zboża, ale trzy państwa, Polska, Węgry i Słowacja, podtrzymały ten zakaz, stosując jednostronne środki. Uwaga, Ukraina zapowiedziała, że będą środki odwetowe, czyli restrykcje na sprowadzanie polskich warzyw, owoców na Ukrainę. Wygląda na to, że chyba najpoważniejszy kryzys, panie Marku, w stosunkach polsko-ukraińskich od początku wojny. Widzi pan jakieś światełko w tunelu, jak to rozwiązać?
Ten kryzys jest wielowymiarowy i o tym musimy pamiętać. Znaczy, zacznijmy od sprawy fundamentalnej. Ja zresztą napisałem taki artykuł dla ukraińskiej prasy, on myślę, że będzie jutro, może pojutrze opublikowany. Otóż ja uważam, że na poziomie klasy politycznej, czyli rządzących zarówno Polską, jak i Ukrainą, a szczególnie Ukrainą, to trzeba podkreślić, brakuje pewnego strategicznego myślenia. To znaczy, elity ukraińskie moim zdaniem nie dokonały strategicznego wyboru co do kształtu swoich powojennych sojuszy. I oni dzisiaj, są tacy w Polsce, którzy uważają, że postawili na Niemców, są tacy w Polsce, którzy uważają, że nie postawili jeszcze na Niemców. Ja uważam, że oni jeszcze tej decyzji ostatecznej nie podjęli, uważając, że mogą realizować politykę polegającą na pewnej doraźnej grze. Dzisiaj się kłócą z Niemcami, bo chcą coś uzyskać, wywierając na nich presję za pośrednictwem opinii publicznej, ambasadora i dobrych relacji z innymi państwami. Jutro z kolei dogadują się z Berlinem. Minister Baerbock była niedawno w Kijowie, potem poleciała do Waszyngtonu, co też jest dość ciekawe, a mogą sobie pozwolić na konflikt z Polską. Oczywiście tak można uprawiać politykę, tylko że to oznacza, iż uprawiamy politykę doraźną. Ja mam wrażenie, że na poziomie strategicznym tu jest pewien problem. Elity ukraińskie nie dokonały wyboru strategicznego, czy chcą strategicznego aliansu z Polską, czy chcą strategicznego aliansu na przykład ze wspólnotą europejską, co oznacza realnie z Niemcami. Ta druga opcja, tak jak ja odczytuję interesy ukraińskie, jest opcją błędną. Uważam, że to się źle skończy dla Ukrainy, ale ukraińskie elity oczywiście mają prawo do popełnienia błędu. Zresztą wiele razy ten błąd popełniały. Sam Zełenski popełnił fundamentalny błąd, nie przygotowując odpowiednio kraju do obrony, co dzisiaj dość wyraźnie też brzmi w ukraińskiej dyskusji. Więc w tym sensie tu nie ma gwarancji, że pójdziemy dobrą drogą i że pójdziemy tą samą drogą. Ale gdyby, hipotetycznie zakładając, elity polskie i elity ukraińskie, w moim odczuciu ta świadomość strategiczna w Polsce jest większa niż na Ukrainie. Co jest pewnym pozytywem, bo dużo mocno i twardo krytykowaliśmy choćby w tej rozmowie naszych polityków i klasę polityczną, ale w takim obszarze strategicznym to wieloletnie, bym powiedział, czytanie Giedroycia i Mieroszewskiego u nas ukształtowało pewien konsensus, że Polska powinna się strategicznie z Ukrainą przyjaźnić. Ja podzielam tę ocenę. W związku z tym tu u nas jest lepiej, moim zdaniem na Ukrainie jest gorzej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli się ma pewną wizję strategiczną, to się też buduje narzędzia na rzecz realizacji tej wizji strategicznej. To znaczy komitet sterujący, odpowiednio umocowany, na przykład na poziomie prezydenckim, bo to jest sygnał po pierwsze dla administracji obydwu państw, jaki jest generalny kierunek polityczny. Administracja ma zawsze skłonność pokazywania swojej siły, a siłę najłatwiej się pokazuje temu, kto jest słabszy w danym momencie. Czyli na granicy na przykład polski celnik czy pogranicznik lubi pokazywać swoją siłę tamtej kobiecinie, która jedzie zmęczona z pracy w Warszawie i wiezie toboły rodzinie gdzieś tam, nie wiem, w Łódzku czy w Równym. Lubi, bo taka jest, powiedziałbym, natura. On musi dostać wyraźny sygnał od szczytu władzy w Polsce, jaki jest kierunek strategiczny, to dyscyplinuje administrację. Trzeba też wpływać na debatę publiczną. Po obu stronach, bo takie wyskoki, jak na przykład wypowiedzi szefa nieliczącego się ukraińskiego IPN-u, nieliczącego się w strukturze władzy, to bo ukraiński IPN to nie jest to, co polski IPN, takie wyskoki powinny być odpowiednio wcześnie tamowane przez władze ukraińskie. Dotyczy to też również różnych polskich niepotrzebnych wypowiedzi, też i wypowiedzi pana Tarasa Kuczki, który jest przedstawicielem
Ukrainy w Unii Europejskiej, który poczuł się bardzo dobrze jako taki wojownik. Teraz on będzie chciał pokazać swoją sprawność i może nawet mu się to udać, swoją sprawność w tym kryzysie zbożowym. Tylko tu nie o to chodzi, bo on w ten sposób zaszkodzi relacjom między Polską a Ukrainą. I pytanie jest tak, ja zresztą je otwarcie formułuję w tym artykule, kto na tym skorzysta? To Ukraińcy powinni się zastanowić, czy oni dobrze wyjdą na pogorszeniu relacji z Polską. Bo Polska póki co jest objęta kolektywnym systemem bezpieczeństwa i jest w Unii Europejskiej. Ukraina ani nie jest w Unii Europejskiej, ani nie jest objęta żadnym systemem bezpieczeństwa, już nie mówię o tym, że ma wojnę. Więc w tym sensie próba jakiejś doraźnej rywalizacji z Polską jest z punktu widzenia interesów strategicznych Ukrainy, tak jak ja je rozeznaję, błędem. Jest też druga kwestia. Otóż ja uważam, że elita ukraińska, tym i Zełenski, popełniają błąd o charakterze strategicznym związany z oceną własnej sytuacji. Otóż mianowicie oni formułują taką tezę, iż w dającej się przewidzieć przyszłości, krótkiej przyszłości, Ukraina będzie w Unii Europejskiej, będzie w NATO. I to jest moim zdaniem błędne. Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej przed rokiem 2030, a ta data jest i tak bardzo optymistyczna i póki co niewiele w ogóle wskazuje na to, że będzie w systemie kolektywnego bezpieczeństwa, jakim jest NATO. W związku z tym, jeżeli mamy dzisiaj rok 23, to poruszamy się w perspektywie lat 10 co najmniej, co oznacza, że to będzie bardzo trudne 10 lat dla Ukrainy, nawet jeśli wojna się jutro zakończy. Dlatego należałoby myśleć o współpracy strategicznej, bo ta współpraca strategiczna oznacza też wyprzedzanie pewnych sytuacji kryzysowych. I ja podam taki przykład związany z tą umową zbożową, bo to jest bardzo dobry przykład. Mianowicie, niezależnie od tej retoryki wojowniczej, skargi do WTO i tak dalej, to bym w ogóle wielkiej wagi do tego nie przywiązywał. Jakie są postanowienia, jakie są ustalenia między von der Leyen, Komisją Europejską i Ukrainą? Mianowicie Komisja Europejska otwiera rynek unijny na ukraińskie produkty rolne, ale Ukraina musi dzisiaj przedstawić pewien propozycję rozwiązań administracyjnych, legislacyjnych i faktycznych, które by miały doprowadzić do sytuacji, iż na rynek Unii Europejskiej nie wlewa się produkcja rolna po dumpingowych cenach, bo z tym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, kiedy ukraińscy producenci zmuszeni zostali, bo nie mieli pieniędzy na środki na ochronę roślin, nawozy, paliwo, do wyprzedawania swoich czyszczenia swoich magazynów za bezcen po prostu, tak? W związku z tym Ukraina zobowiązała się, że tego rodzaju praktyki nie będzie, co ma oznaczać, opieram się na deklaracjach, wprowadzenie systemu licencjonowania eksportu produktów rolnych do państw Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wprowadza się system udzielania licencji i monitorowania tych kontraktów, to na poziomie rozmowy politycznej między Warszawą a Kijowem, gdyby ta współpraca była na przykład możliwa, można zbudować system monitorowania również i handlu tym zbożem czy tymi nasionami kukurydzy, ażeby nie oddziaływało to negatywnie na poziom cen na polskim rynku. To nie jest niemożliwe, tylko to wymaga pewnej chęci współpracy i woli po obu stronach. Ja powiedziałbym już dość cynicznie, bo często się mówi o tym, na Ukrainie się o tym pisze, że ta stanowcza postawa polskiego rządu wypływa z faktu, iż mamy wybory, za miesiąc są wybory, w związku z tym nikt nie zaryzykuje. No to jeżeli mówimy o systemie licencjonowania, to gdybyśmy mieli tę współpracę o charakterze strategicznym, to można by sobie wyobrazić sytuację, że strona ukraińska nie udziela licencji na sprzedaż zboża do Polski czy nasion kukurydzy w ciągu najbliższych 30 dni. W związku z tym nie wpływa się w ten sposób na wybory. Nie udziela, bo
Po pierwsze, mają mniej tego zboża, o czym sami piszą, a w związku z tym nie są już tak bardzo, nie mają noża na gardle. Po drugie, procedury administracyjne siłą rzeczy muszą być przewlekłe. Po trzecie, mamy państwowy, olbrzymi holding rolny, Polską Grupę Spożywczą, która ma prawie 1 000 000 ton możliwości przechowywania w swoich elewatorach i może w ramach tej pierwszej tury kontraktów, to oni mogliby kupić po odpowiednich cenach to zboże ukraińskie i zmagazynować po to, żeby potem wysłać na przykład do Francji i Hiszpanii, gdzie jest susza i tego zboża po prostu nie ma, tak? No to wszystko można zrobić. To można uzyskać efekt taki, że jesteśmy chronieni, że nasz rynek jest chroniony i nasi producenci są chronieni, można zrobić to metodami administracyjnymi bez wytaczania olbrzymich dział. Jeszcze jedno, na co chcę też zwrócić uwagę, bo trzeba pewne rzeczy mówić uczciwie i do końca. Znaczy nie można budować nadziei, o których od początku było wiadomo, że się nie uda takiego efektu osiągnąć. Na jakiej podstawie pan eurokomisarz Wojciechowski twierdził, że Unia przedłuży ten zakaz? No, oczywiście były dyskusje na ten temat i nawet na Ukrainie padały takie głosy, że być może do grudnia to zostanie przedłużone, ale byli też ci, którzy mówili, że to jest mało prawdopodobne, również z tego powodu, że zwróćmy uwagę, jak Niemcy rozgrywają kwestie unijnych aspiracji Ukrainy, rozgrywają to przeciwko Polsce, bo stawiają sprawę federalizacji i rozszerzenia Unii jako pewne Jungtim, tak, czyli warunkiem wejścia Ukrainy do Unii jest zgoda na federalizację, ale już proszę zwrócić uwagę, niezgoda Francuzów w referendum powszechnym, mimo że we francuskiej konstytucji jest taki zapis. Czyli nie problemem jest to, że Francuzi mogą nie chcieć Ukrainy w Unii Europejskiej, tylko problemem jest to, że Polska nie chce federalizacji. No to tak się to rozgrywa, no to po prostu jest elementarna sprawność uprawiania polityki, ale też nie można budować nadziei, że się coś uzyska, nie mając narzędzi, nie mając pewności, bo się w związku z tym nie tylko traci własny autorytet, ale ludzie się czują oszukani. I wreszcie jeszcze jeden element, na który też muszę zwrócić uwagę, bo pisałem o tym od roku 2020. I można te teksty wyciągnąć. Wiele o tym mówiłem, pracowałem 20 lat w dużych firmach rolnych. I w Polsce, i za granicą, znam ten rynek. Dzisiaj niektórzy eurodeputowani polscy podnoszą kwestię, że holdingi rolne ukraińskie, olbrzymie, dysponujące olbrzymimi areałami ziemi, są kontrolowane przez kapitał amerykański, brytyjski czy niemiecki, głównie amerykański. Odkrycie Ameryki. Ci, którzy się tym zajmowali, mówili, że tak będzie, co najmniej z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, wszystkie fundusze duże inwestycyjne mają w swoich portfelach niewielką część środków przeznaczoną na inwestycje właśnie w takie sektory. No ale jak ktoś zarządza 100 miliardami dolarów, to 5% to też są ważne, znaczące pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie te holdingi ukraińskie są w tarapatach finansowych i potrzebują pieniędzy. Po trzecie, i to też od dawna wiadomo, Sługa Narodu i ekipa Zełenskiego w obszarze polityki rolnej po prostu realizuje politykę tych wielkich oligarchów i wielkich holdingów. I po piąte, czy po czwarte, czy już nie wiem po które, weszły fundusze amerykańskie, weszły fundusze izraelskie. A dlaczego nie mogły wejść polskie? To my nie mówimy o setkach miliardów dolarów. Nie robimy pewnych rzeczy, nie wchodzimy na ten rynek, nie kupujemy, a potem głośno krzyczymy, że tu próbuje się nas oszwabić. I wreszcie ostatnia kwestia. Polityka rolna, i nie boję się tego słowa, w Polsce jest poddana presji rozmaitego rodzaju krzykaczy i demagogów. A to nie jest taki bardzo prosty obraz. I chcę, żeby to zabrzmiało.
nie utrzyma się rentowności pozwalającej na godne życie, jeżeli ktoś produkuje pszenicę, rzepak czy kukurydzę na areale 20 hektarów czy nawet 100 hektarów. Nie utrzyma się, jeżeli ma się w konkurencji olbrzymie, duże przedsiębiorstwa gospodarujące na dziesiątkach, jeśli nie setkach tysięcy hektarów. To dlatego głównym producentem zboża, soi, kukurydzy, rzepaku na świecie są Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Australia, a nie małe państwa, gdzie są gospodarstwa typu farmerskiego. Jeżeli chcemy mieć gospodarstwa typu farmerskiego, to musimy budować łańcuchy wartości. Łańcuch wartości rośnie, czy tej wartości dodanej rośnie w związku ze wzrostem stopnia komplikacji produkcji rolnej. To nie bez powodu. Produkcja zwierzęca jest produkcją bardziej rentowną niż produkcja roślinna, bo wymaga większej wiedzy zootechnicznej, też i większego kapitału. No i po prostu trzeba się przesuwać na te wyższe poziomy. Dlaczego Holendrzy są nadal potęgą w produkcji rolniczej, mimo że nie mają areału porównywalnego z Ukrainą i się w gruncie rzeczy nie boją tego wszystkiego, czego my się tak boimy? Dlatego, że oni wykonali ten ruch, mieli taką politykę rolną, a my nadal uważamy, że jak ktoś będzie miał 10 hektarów pszenicy, to będzie żył razem z 5-osobową rodziną i to mu na cały rok wystarczy. No to nie wystarczy. I ci politycy, którzy utrzymują taką wizję polskiego rolnictwa, po prostu oszukują tych biednych ludzi, którzy całe swoje życie stawiają na to. I to jest pewien też problem polskiej polityki. Panie Marku, ja po prostu przepraszam, że panu wchodzę w słowo, ale spojrzałem na zegarek, znowu się zagadaliśmy, a chciałbym jeszcze na koniec, zgodnie z obietnicą... A to jeszcze jedno, panie Piotrze, bo... Nie nawołuję, żeby w Polsce robić gospodarstwa po 100 tysięcy hektarów. To od razu o tym mówię i nie proponuję tego. Mówię po prostu, że trzeba koncentrować się na tych sektorach, które wymagają większej intensywności, większej wiedzy, dają wyższą marżę, lepszą obecność rynkową i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Drodzy Państwo, jak zostanie rozwiązany problem polsko-ukraińskiego sporu zboża, zobaczymy. Jutro rusza w Nowym Jorku zgromadzenie ogólne ONZ. Ma być spotkanie, słuchajcie, drodzy Państwo, Duda, Zełenski na szczycie właśnie w sprawie zboża. A my na sam koniec, i bardzo Pana proszę, Panie Marku, o krótkie zwięzłe odpowiedzi. Mamy pytanie od naszych patronów. Pierwsze, Pan Adam Ryl. Czy Pan Marek pracuje nad kolejnymi książkami? Jeśli tak, to jakiej tematyki będą dotyczyć? No tak. Zaradzi Pan coś? Znaczy ja uważam, że głównym problemem, który musimy w Polsce dyskutować, są konsekwencje przedłużającej się wojny na Ukrainie, bo te konsekwencje będą nas dotykały i moja nowa książka dotyczy tej sprawy. Znaczy jakie są konsekwencje dla Polski przedłużającej się wojny na Ukrainie? Bardzo ciekawe, na pewno przeczytamy i zaprosimy autora do rozmowy. Jeszcze może jedno krótkie pytanie. Dlaczego dyplomacja ukraińska na arenie międzynarodowej wydaje się tak silna? Na ile znaczące w tej sprawie są kolejno wpływy oligarchów na Zachodzie, protekcja Stanów Zjednoczonych, geopolityczne uwarunkowania, działania profesjonalnych lobbystów, specjalistów od PR-u, kunszt ukraińskich dyplomatów oraz podejście czysto ludzkie ze strony innych państw, współczucie wobec agresji? Trochę nasz patron już odpowiedział sam na to pytanie, wymieniając te wszystkie czynniki. Dlaczego Ukraińcy są tacy skuteczni, panie Marku? No ja bym dyskutował tą tezę. Znaczy ja nie uważam, że dyplomacja ukraińska jest tak skuteczna. Jest być może w pewnych... No tu też musimy spojrzeć na to z dwóch... Można spojrzeć na to z dwóch perspektyw. Znaczy można mówić o pewnej sprawności doraźnej i realizacji celów strategicznych. I być może... Ja tego nie analizowałem. Mamy do czynienia z doraźną sprawnością, ale czy Ukraina realizuje swoje cele strategiczne? No ja nie mam tu już takiej pewności. Ja mam pewność co do jednego, a mianowicie, że w interesie przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, tak jak jest on definiowany przez amerykańskich ekspertów i też przedstawicieli władzy, leży przedłużająca się wojna na Ukrainie. To obsługuje interes amerykański.
Natomiast to nie oznacza, że Stany Zjednoczone sformułowały jakąś teorię zwycięstwa w tej wojnie. Wbrew takiemu trochę irracjonalnemu, ale zakorzenionemu w Polsce przekonaniu, Amerykanie chcą tę wojnę wygrać. No ja nie mam takiej pewności. Amerykanie chcą osłabić Rosję, ale czy wygrać, to jest kwestia dyskusyjna. W tym sensie przedłużająca się wojna na Ukrainie lepiej obsługuje interes amerykański polegający na osłabieniu Rosji i nieryzykowaniu eskalacji, niżli teoria zwycięstwa w tej wojnie. Tym bardziej, że strategicznie nie ma zwycięstwa w wojnie z Rosją, jeżeli Ukraina nie odzyska Krymu, to w ogóle też nie budzi w środowisku ekspercko-strategicznym żadnej wątpliwości. Więc w tym sensie Ukraina strategicznie, moim zdaniem, nie realizuje swoich celów, jeżeli jej celem, to też jest pewna teza, którą warto dyskutować, jest wygranie w tej wojnie. Tu paradoks, moim zdaniem, rozwijam to w mojej książce, więc nie chcę mówić wszystkiego. Paradoks polega na tym, że wszyscy, łącznie z ukraińskim obozem władzy, jest zainteresowany przedłużającą się wojną. Rosja jest zainteresowana z powodów wewnętrznych przede wszystkim, Ameryka jest zainteresowana z tego względu, o którym mówiłem, Ukraina w najmniejszym stopniu, ale też do pewnego stopnia, dlatego że proszę zwrócić uwagę, na Ukrainie następują istotne zmiany, powiedziałbym, świadomościowe i wewnętrzne. Te horyzonty czasowe są różne. Ukraina nie jest gotowa, żeby wojnę zakończyć w tym roku. Mówi o tym, że może to będzie rok przyszły, a może kolejny. Natomiast Rosja mówi, że będzie walczyła do końca, nawet jeśli będzie to następne 10 lat. Te horyzonty czasowe są inne. Amerykanie mówią, że będziemy pomagać as long as it takes, czyli nawet i przez najbliższe 10 lat. Tak. Horyzonty czasowe są inne. Dzisiaj żadna ze stron nie jest zainteresowana, moim zdaniem, z zakończeniem tej wojny. Zainteresowana to może źle brzmi, ale nie ma potencjału i boi się podjąć takie działania, żeby ten potencjał zbudować. Drodzy Państwo, trochę pesymizmu dzisiaj na koniec. Bardzo dziękuję patronom, którzy zadali te pytania. Pytania możecie zadawać do naszych gości na zamkniętej grupie Historia Realna Społeczność. Dzięki w ogóle za wsparcie na Patronite i na YouTubie, ale przede wszystkim największe podziękowanie dla naszego dzisiejszego gościa, Marek Budzisz, Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja chciałbym bardzo podziękować widzom, którzy oglądają kolejne odcinki Historii Realnej, również ten. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że nas wspieracie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, Red is Bet i książki. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.